cię ksywką w dalszym ciągu? Możesz. W takim razie może innym tonem. Wielkie brawa już teraz przed wami na tej scenie. Creepy Raczej. Piątka rzutem, łokciem coś tam. No, Creepy Raczej, wielkie brawa. Uściskałbym cię, ale nie jesteś zbyt piękny, niestety. Cóż, powiem, że jeżeli są tutaj jacyś chłopcy, którzy mają swoje dziewczyny, to nie wysyłajcie mnie do swoich dziewczyn na zasadzie, że coś tam się zepsuło mojej dziewczynie, idź ty jej napraw. Wczoraj byłem u dziewczyny, powiedzmy, mojego kolegi i powiedzmy, dowiedziałem się, że coś jej tam nie działa z informatyki. Zaszłem do domu, na wszelki wypadek zabrałem butelkę wódki, tak. Okazało się, że drukarka była kompletnie zepsuta. A z racji tego, że zabrałem butelkę wódki, okazało się, że dziewczyna też była cholernie zepsuta. Drukarka dostała nowe sterowniki i dziewczyna też dostała nowe sterowniki, tak. Potem mi coś się dorzucało, że ty nie wiesz, kim jest moja matka, kim jest mój ojciec. Będziesz bulił pieniądze, tak. Nie będę, nie będę, nie będę, tak. Dzisiaj przed wyjściem do teatru rodzina się mnie pytała, znowu idziesz do tego swojego głupiego teatru, ten stand-up, co to właściwie jest? Tłumaczę mojej mamie, mamo, to jest miejsce, gdzie mogę powiedzieć, co mi się spodoba i mieć w dupie wszystko. Dokładnie tak. Tłumaczę dalej, ale nie pojmują. Miejcie sobie na przykład wyobrazić Shakespeare, Hamlet w wydaniu stand-upu, a więc wychodzi gościu z jakąś pierdoloną czaszką albo, nie wiem, maską gazową w ręku i gościu napierdziela. Typowe, prawda? Jebać ani albo nie jebać, oto jest pytanie. Wszystko zależy od tego, czy mi stanie. No i niby dalej, tak? Można to powiedzieć. Umiecie sobie wyobrazić podobną historię w Teatrze Słowackiego, do którego mam wejście na przykład tak zwyczajnie? No nie bardzo. Mało tego, jest coś takiego jak teoria kosmicznego zoo. Wyjaśniam wam to natychmiast. Tutaj obecny Tomasz na przykład ma swoje różne programy, gdzie buduje teorie i wyjaśnia rzeczy, które są znane albo mniej znane, prawda? Więc wyjaśniam. Teoria kosmicznego zoo tłumaczy, że ci z kosmosu obserwują nas jak nasze ziemskie, powiedzmy, zwierzęta. A więc ruchamy się, rozmnażamy się, oni nas obserwują. Kosmici pierońscy. I teraz tak. Sobie czasami wyobrażam, że taki UFO siedzi gdzieś tam przy stole, a żona typowo po polsku mu dojeżdża po dupie. Ty masz taki stary, rozleciający się statek latający, a twój sąsiad se kupił ekstra mega, prawda, Sokoła Millennium, Ortutituse lata po wszystkich galaktykach, tak? A ty takim słowem latasz, kupiłeś to od ufoka, który jeździł tylko do kościoła tym samolotem, tym twoim statkiem. Czy sobie dalej wyobrażam, że ufok bierze lasera, rozpierdala tę swoją lubą dupę i co on robi? Leci na Ziemię, błękitną planetę, żeby wyruchać ziemiankę. Pierwszy wymiar, drugi wymiar, trzeci wymiar, on chyba leci wyruchać ziemiankę. No nie, chyba nic lepszego do roboty, tak? Mało tego, co trzecia, czwarta kobieta w Stanach pod hipnozą, wyjaśniam na przykład tobie, pod hipnozą nie możesz kłamać w ogóle. Przysięgają, że jakiś ufok ją dymał. Tak sobie czasami wyobrażam. No właśnie, że tu już przylatuje. To przypomina sytuację, kiedy pan Janusz na przykład zbiera podłoży. Grecja, byłem. Malediwie, byłem. Pierdolę, polecę do Amazonii jebać małpę. To jest to samo, co by któryś ufok przyleciał na naszą planetę, powiedzmy, jebać ziemską kobietę. Prawie niemożliwe, nie? To jest jedno i to samo. Niemniej, nie. Lepiej kobiety uważajcie, żeby coś nie wylądowało na waszym podwórku, tak? Jest taka nawet Edzia, której codziennie
codziennie ktoś wycina kręgi w trawniku koło jej rezydencji, prawda? Tyle ode mnie. Wielkie brawa! Wielkie brawa za Królewski! Wielkie brawa za Andrzeja i wielkie brawa dla mnie, bo jestem ostatnim prowadzącym open mic w Krakowie.